Po drugie, republikanizm. Drugą zasadą konstytutywną, obok rzymskiej formy chrześcijaństwa, jest ideał republikański, świadomie wyprowadzany z tradycji rzymskiej. I w tym wypadku mamy do czynienia z tradycją odróżniającą nas od sąsiadów. Zarówno dla Niemiec, jak i Rosji, krajów wywodzących swoje ambicje polityczne z dziedzictwa Imperium Rzymskiego, republikański ustrój i jego kultura polityczna stanowią zagadkę oraz wyzwanie. Powracająca w relacjach z Berlinem i Moskwą krytyka anarchicznego charakteru polskiej wolności, kwestia „płynącej z natury” „wyższości jednowładztwa nad republikańską praktyką władzy rozproszonej, rzekoma nieskuteczność szukającej mandatu egzekutywy, „powolność mechanizmów decyzyjnych”, czy wreszcie kwestia „piętnowanych jako nadmierne“ uprawnień obywatelskich, należą do repertuaru zarzutów, jakie zwolennicy monarchii od zawsze kierują pod adresem republikanów tę zamrożoną za sprawą geopolityki i przeniesioną na poziom międzynarodowy powtórkę napięć doby Cycerona i Augusta, można widzieć również w perspektywie wzmacniających odmienne tożsamości teologii władzy, różnych w katolicyzmie, prawosławiu i protestantyzmie. To samo, co dla obu sąsiadów stanowi przyczynę niezrozumienia polskości, decyduje o sile zawiązanego nad naszymi głowami sojuszu bliskich sobie kultur politycznych. Kształtowanych w duchu aprobaty dla surowej dyscypliny społecznej, religijnego i politycznego autorytetu centralnej władzy, cnót posłuszeństwa i zgody na daleko posuniętą kontrolę. Republikanizm, który wyraża się najpełniej w Arystotelesowym, znanym z pism Polibiusza i Cycerona, modelu ustroju mieszanego, opiera się na koncepcji równowagi i względnego samoograniczenia wszystkich konstytutywnych dla państwa żywiołów politycznych. Jeśli więc mówimy, że polską wyobraźnię polityczną, zarówno na poziomie teorii, jak i praktyki zdominował duch rzymski, to oznacza to przede wszystkim wizję Polski jako rzeczypospolitej, republika, a więc wspólnoty wolnych, podmiotowych obywateli, żyjących pod rządami równego dla wszystkich prawa, a nie woli władcy. Idea ustroju mieszanego kładzie silny nacisk na kwestię gwarantującej pokój i prosperitę sprawiedliwej równowagi konstytuujących republikę pierwiastków monarchicznego, arystokratycznego i ludowego. W tym ideale, bo mówimy tu o ideale, a nie o konkretnej praktyce, każdorazowa delegacja władzy jest zawsze czasowa i bardzo ściśle zdefiniowana. Po zakończeniu mandatu władza powinna wracać do wspólnoty. Widać to w ideałach elekcyjności czy mandatów związanych. Stąd płynie nie tylko typowa dla kultury republikańskiej niechęć do absolutyzmu, Lecz także do innych form partykularyzacji dobra wspólnego, które jawią się jako główne zagrożenie dla stabilności i sprawiedliwości państwa. Z tego też wyrasta idea wypracowanej w debacie i opartej na ustępstwach jednomyślności, ideał legitymizacji doskonałej. Przy takiej optyce głównymi zagrożeniami będą na poziomie indywidualnym wszelkie formy prywaty, a w sferze ustrojowej dominacja czy choćby nadmierna koncentracja władzy po jednej ze stron prowadząca do przekształcenia ustroju mieszanego w jakąś formę absolutyzmu, oligarchii lub rządów ludu. W oczy rzuca się fakt, że na mocy logiki systemu katolicyzm nie jest kulturową okolicznością, ale zasadniczym elementem ustrojowym, stanowi podstawowy warunek stabilności republikańskiej struktury politycznej. Skoro cechę suwerenności posiada cała wspólnota polityczna i ona właśnie, a nie król pomazaniec, tworzy oraz interpretuje prawa, to musi pojawić się pytanie, co chroni suwerena przed jego własną arbitralnością. Wysoce prawdopodobny w takim systemie permanentny kryzys stabilności podstawowych zasad ustrojowych oraz aksjologicznych, zależnych od woli wspólnoty i niefundowanych w trwałości domu monarszego, przezwycięża wbudowana w rdzeń ustroju referencja transcendentalna. Przeniesienie pełnej władzy na wspólnotę jest możliwe bez obawy ryzyka całkowitej arbitralności i relatywizmu. Ponieważ istnieją uważane za niepodważalne ramy aksjologiczne, które w polskich warunkach tworzy katolicyzm, a instytucjonalnie Kościół. Równowaga, która nie jest ustanawiana, ale budowana, powstaje tylko między żywiołami reprezentowanymi i obecnymi, i może właśnie dlatego republikańska kultura polityczna silnie łączy się z imperatywem uczestnictwa w życiu publicznym. Nieobecność pozbawia prawdą uczestniczenia w aktualnej kompozycji sił. Stąd taka silna pozycja ideałów wolności politycznej, pojętej jako wolność do, a nie wolność od, to kolejny rys odróżniający naszą tradycję od myślenia wykształconego w państwach o tradycjach absolutystycznych, gdzie myślenie o wolności od rozmaitych form władzy ze zrozumiałych względów, dominuje nad myśleniem republikańskim. O tym, jak ten model sprzęga się z myśleniem religijnym, które obowiązki życia publicznego pozwala traktować jako przedsionek eschatologii, już mówiliśmy. Naśladując i rozwijając ideały republikańskie, szukano z zupełnie niezłym skutkiem formy gwarantującej równowagę trwałości i wolności. Dla otaczających nas potęg trwałość ta stanowiła wyzwanie polityczno-militarne, ale też intelektualne. Co wydaje się zrozumiałe, zarówno jeśli weźmie się pod uwagę geopolitykę, jak i skalę politycznego sukcesu. O ile jednak militarnie i politycznie sąsiadom udawało się ten ideał przezwyciężyć, o tyle intelektualnie pozostał on do dziś niezrozumiały. Dobrze widać to w jego karykaturach, żywych przecież nie tylko w skolonizowanej części polskiej wyobraźni karykaturach, które w ideale polskiej wolności widzą nie tyle ufundowaną w metafizycznym projekcie, i skutecznie chronioną prawem podmiotowość wspólnoty oraz nieusuwalną godność jej członków, ile gorszącą anarchiczność, chaos, brak dyscypliny, słowem polskie porządki. Po trzecie, łacińskość. Gdy mówi się o południowym charakterze polskiej cywilizacji, bodaj najtrudniej zrozumieć fakt, iż łacińskość nie jest ozdobnikiem, rysem kultury wysokiej, dykcją rozmiłowanych w antyku arystokratycznych elit ale twardym jądrem kultury duchowej. Osobliwości tej niepodobna wyjaśnić bez dwóch omawianych wcześniej elementów. Jeśli jednak swój udział miała tu polityka, rozumiana jako twórcze rozwinięcie rzymskiego republikanizmu, to przecież zasadniczą rolę odegrał Kościół. Sprzężenie łacińskości z katolicyzmem, który głębiej niż protestantyzm i inaczej niż prawosławie, złączony został z grecko-rzymską tradycją duchową, sprawiło, że w Kościele Rzymskim droga do zbawienia prowadzi przez dialog z kulturą klasyczną. Za sprawą katolicyzmu, kultura antyczna stała się integralnym elementem polskiego życia, nie tylko na poziomie sztuki, architektury, literatury czy wyobraźni zbiorowej, lecz także w sferze praktyki duchowej, kategorii myślenia, aksjologii, samej koncepcji pracy duchowej. Ćwiczenia duchowe pogańskiej starożytności, które w pierwszych wiekach stanowiły integralną część codzienności rzymskiego kościoła, przez instytucję kościelną stały się formą polskiego życia duchowego i to zarówno w wersjach intelektualnie wyrafinowanych, jak i tych powszechnych, a nawet ludowych. Kultura, traktowana w starożytności jako zbiór rozmaitych ćwiczeń pomocnych w drodze do doskonałości. Zaadoptowana i ochrzczona za pośrednictwem Kościoła, stała się kośćcem moralnego i intelektualnego życia polskich chrześcijan. Nawet jeśli nie znali ani słowa po grecku, a ich znajomość łaciny sprowadzała się do paternoster, to w koncepcji cnoty, nawrócenia, ludzkiej natury, szczęścia czy pracy duchowej polscy chrześcijanie, na wzór świętego Hieronima, byli i są cyceronianami oraz chrześcijanami jednocześnie. Fuzja chrześcijaństwa i myśli antycznej stanowi bodaj najlepszy klucz do zrozumienia polityczno-duchowej integralności polskiej kultury. Powtarzam, nie chodzi o jakiś estetyczny klasycyzm. To wybór, który przenika Polskość na wylot, który nadaje żywiołowi zbawczej nadziei formę duchową i polityczną zarazem. Idzie o sprzęgnięcie o zasadniczym znaczeniu dla obu najistotniejszych aspektów ludzkiej rzeczywistości. Katolicyzm integruje polskość z klasyczną kulturą duchową, nie tylko na poziomie formy politycznej czy instytucjonalnej, lecz także w sferze indywidualnej drogi do szczęścia i doskonałości. Za sprawą starożytnej asymilacji, jaka dokonywała się w myśli Justyna, Tertuliana i Augustyna, w polskiej parafii drogą do zbawienia staje się rzymska cnota, której nauczali wychowani na greckiej filozofii łacińscy mistrzowie. Polibiusz i Cyceron, tworzący wyobraźnię polityczną wraz z ojcami i doktorami Kościoła, a nie wbrew nim, nadają kształt intuicjom moralnym, językowi sumienia, codziennym formom życia duchowego, praktykom religijnym i wreszcie politycznym modelom religijności. Wie o tym każdy polski humanista. W Polsce, inaczej niż w Mongolii czy w Rosji, filologia klasyczna jest integralną częścią dziedzictwa narodowego. Na Uniwersytecie Warszawskim Instytut Filologii Klasycznej funkcjonuje przy Wydziale Polonistyki. Świadomi czy nie, religii uczyliśmy się od Świętego Augustyna, polityki od Marka Tulliusza, rolnictwa zaś od Cystersów, a więc Xenofonta i Wergiliusza. Dlatego od mistrzów Uniwersytetu Jagiellońskiego przez Kochanowskiego po Iwaszkiewicza, Herlinga, Herberta czy Kubiaka w tej sprawie panuje zgoda. Polak nie musi jechać do Rzymu, aby się w nim znaleźć. Kto o tym zapomni, ten, jak pan Twardowski, znajdzie się w diabelsko niezręcznej sytuacji. Wyliczony przez Mickiewicza koszt amnezji jest bardzo wysoki, to wartość duszy polskiego szlachcica, polskiej duszy. Kultura polityczna i duchowa zbudowana została na osi północ-południe. Optyka wschód-zachód może ją uzupełniać, ale nie może jej zastąpić. Czy w świetle tych rozważań można zaprzeczyć oczywistości mówiącej, że żyjemy między Niemcami a Rosją? Wszystko zależy od tego, którą mapę mamy przed oczami geopolityczną czy duchową. Jednak nawet gdy mówimy o geopolityce, nie możemy zapominać o tożsamości. Bez zrozumienia konsekwencji płynących z politycznych decyzji mieszka, mitologii kadłubka, naszej Eneidy i Genesis w jednym, Wielkiej roboty tych wszystkich, którzy opisywali naszą linię brzegową z Morzem Śródziemnym, sama zdolność trwania pomiędzy Niemcami a Rosją nie wydaje się możliwa do wyjaśnienia. Trwamy, bo istnieje racja dla tego trwania tożsamość ostatecznie nie redukująca się do żadnej z ościennych tożsamości. Jeśli nie rozpuszczamy się w nich, to nie tylko dlatego, że katolicyzm, łacińskość i republikanizm są nasze, co samo w sobie stanowi argument nie do zignorowania. Lecz także dlatego, że nie są z natury gorsze ani od tradycji oświeceniowych czy imperialnych, ani protestanckich, prawosławnych, bizantyjskich, albo germańskich. Nawet jeśli dowód przeprowadzony środkami militarnymi czy politycznymi okresowo wypada na niekorzyść tych trzech fundamentów, to tradycja stanowi fakt, którego pod ryzykiem naiwnego konstrukcjonizmu ignorować nie można. To fakt zapisany w zbiorowej pamięci, normach, wizji sprawiedliwości. Politycznych odruchach, obyczajach, oczekiwaniach, aspiracjach i wyobraźni, fakt, który domaga się aktualizacji w formach dla siebie znajomych, zrozumiałych i pożądanych. Kto tego nie rozumie, a choćby nie przeczuwa, ten się z Polakami dogadać nie potrafi.